Thank you.
Zrobimy takie ostatnie kółko 170. Tutaj lepiej nie przyspieszam, bo jakby jakaś sarna mi wyskoczyła, to może się to źle skończyć dla mnie. Nie dla sarny, tylko dla mnie. Przelecimy tak na spokojnie. No jak widzicie, sprzęt zapierdziela ostro. No zawsze tak zapierdzielał. Tylko no nie miałem czasu jeździć, a przeważnie jak jechałem się przejechać tak na spokojnie. Bo no nie ukrywajmy. Kurde, żyleta, tylny hamulec to żyleta, jasny pierot. Dwutłoczkowy zacisk na tyle to żyleta, kurde. Ale leci. No jak widzicie, no nie mam kogo, kto by mnie nagrał tak z boku, jak to leci, ale chyba że braciaka uda mi się wyciągnąć. Z przodu mam mało powietrza w kole, ale to specjalnie, żeby się dobrze opona trzymała. Normalnie na tym zawieszeniu to normalnie pływa, kurde, pi. Zapierdzielam tu po kamienistej z górki, no normalnie płynę, nie? Jeszcze go delikatnie przelewa, ale no nie mam czasu wziąć i ten. Jesteśmy na miejscu. Dobra, zobaczmy jak teraz to pali na ciepłym. Trochę się słomy nawaliło. Zobaczmy jak odpala na ciepłym. Teoretycznie powinien dobrze odpalać. O. Minimalnie za niskie obroty były, dlatego nie chciał obrócić, znaczy zapalić. Podkręciłem delikatnie i zobaczymy teraz. Teraz pali. Nie, troszeczkę za niskie obroty były. Uwaga, jeszcze raz. Elegancko. Dobra, teraz z pełną świadomością mogę oddać motor. Przetestowane. Na zimnym pali. Nie wzorowo jeszcze, ale pali. I na ciepłym odpala. Ładnie. Wcześniej miałem właśnie problemy, że strasznie szczelał w gaźnik i nie chciał odpalić na ciepłym w ogóle. Trzeba było się umęczyć i kopało po nodze, a teraz pali ładnie. Jeszcze trzeba tylko ten gaźnik przeregulować, no ale nie mam kiedy, kurde, bo to trzeba chwilę pojeździć, potestować. To już sobie właściciel przyszły przereguluje. Jest regulacja wstępna. No cóż mogę więcej powiedzieć, no, wstępnie jest przeregulowany. Paliwko zamkniemy. Jak widzicie, chodzi, pali, jeździ, nie kopci na... No puszcza dymka niestety na saniu. Ale to miałem taką wadę właśnie, że od początku jak kupiłem silnik, to już tak kurde na
Nie, są nawet filmiki na kanale, jak pierwszy raz odpalałem na tym silniku na ssaniu, no to przykapcał lekko. To uszczelniacze zaworowe coś nie siadło, mi się wydaje. Ale to można jeździć, bo to tylko kopci na ssaniu przy większym obciążeniu. No. No czemu? No, jak widać, nic się nie przepala. Nie ma tu jeszcze tak nie wiadomo jakiej wysokiej temperatury. No, nie przepala się nic, więc nie jest źle. Poli jeździ. Na luzie, na kole nie ma luzu, z przodu, z tyłu. Więc no cóż się można doczepić. Olej jest. Nie jest jeszcze strasznie brudny, no ale ja bym zalecał wymienić. Bo to było więcej stało niż było jeżdżone, nie? No, tyle. Zamykamy wrota i kończymy ten filmik na dziś, więc do następnego, trzymajcie się, hej!